Jeziorany Podcast 27, bardzo świątecznie, witają wam Rafał, witają was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek, witamy. I Andrzej Cymorek. Na samym początku wszystkim tym, którzy się, nie wiem, jakimś cudem trafili na nasz podcast, jeśli go jeszcze nie znają, to życzymy przede wszystkim wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, jak najwięcej zwycięstw jeziorowców, bo chyba po to tutaj trafiliście, żeby posłuchać o jeziorowcach. Jeden raz, coś jeszcze chcesz się dołączyć do tych życzeń? Tak, też chcemy życzyć wszystkiego najlepszego temu jednemu fanowi, który zawsze nam wstawia minusa na YouTubie. Myślisz, że to jest to jeden i ten sam? Nie wiem, ale strzelam. Nie można wykluczyć. Chcielibyśmy go poznać, być może przy świątecznym stole wytłumaczylibyśmy mu, na czym zabawa polega i może wtedy dawałby nam plusy, a tak są minusy. Ale Jędras, to dobrze, że jest jakiś tam minus. No to zawsze to wiesz, za każdym razem wiemy, że musimy się podciągnąć i trochę pójść czymś do przodu poprawić. Nie, no ja sam nie cierpię siebie słuchać, więc ja całkowicie rozumiem. I tak dziwne, że tylko tyle. No dobra, no to co? Zaczęliśmy sezon od 24-3. Ciężka trasa wyjazdowa, ta pięciomeczowa ostatnia. Wygrane w Atlancie. Przypomnij mi, co tam było. Miami, Orlando. Niestety przegraliśmy niestety mecz z Indianą, tak moim zdaniem troszeczkę pechowo, bo tam w końcówce prowadziliśmy i można było to dowieść. No i przegrana w Milwaukee. No właśnie, jedni mówią, że to był statement game, inni mówią, że to nie był statement game. Jedno jest pewne, nie było chyba w historii ligi NBA takiego spotkania na tym etapie sezonu, kiedy spotkałyby się dwie drużyny o tak wysokim bilansie, tak dużej ilości wygranych, odsetku wygranych. No i Jędras, powiedz mi, co z tego meczu byś wyciągnął? Wyciągnąłbyś coś z niego tak w kontekście czerwca na przykład? Czy to jest po prostu jedno z kolejnych 82 spotkań, jedziemy dalej i ważne będzie to, co będzie w playoffach? Tak, na pewno coś bym wyciągnął. Znaczy tu trzeba znaleźć złoty środek. Z jednej strony to nie jest koniec świata, że jakiś mecz sezonu zasadniczego został przegrany, nawet tak dotkliwie, bo to jednak była wyraźna porażka. To jeszcze nie znaczy, że w ewentualnej serii w czerwcu też będzie na pewno tutaj taki wpierdziel za przeproszeniem. Ale z drugiej strony też nie ma co szukać wymówek, że to jest tylko grudzień. Na pewno obie drużyny podeszły do tego meczu poważnie. I pewne rzeczy można z tego wyciągnąć. No co w kontekście czerwca? No dla mnie przede wszystkim sprawa pierwsza, która jest jak najbardziej do poprawy, to jest to, że nie tylko w tym meczu, ale też w meczu z Clippersami na początku sezonu, to takie dwa mecze chyba najbardziej prestiżowe, które mają dużo punktów wspólnych. Rywal odjeżdżał w drugiej kwarcie, kiedy na parkiecie miał najlepszego zawodnika, czyli Clippersi Kawhia, a Milwaukee Janisa. A Lakersi mieli swoją standardową rotację zmienników bez Davisa i bez Danny Greena. I to było znamienne, ponieważ brakowało wtedy tej żelaznej defensywy Lakersów. I najpierw Kawhi zniszczył KCP, a potem Giannis też zrobił swoje w piątce przeciwko piątce bez Davisa. I to jest coś, co z jednej strony w sezonie zasadniczym wygląda tak, że trenerzy trzymają się swoich sztywnych rotacji, ale gdyby to były playoffy, gdyby to była seria siedmiomeczowa, to tutaj zapewne Vogel dopasowałby swoją rotację tak, żeby w żadnym wypadku nie dopuścić do takiej sytuacji, że na przykład Leonarda kryje głowę niższy KCP pojedynkę, a Giannis nie ma naprzeciwko siebie Davisa. Więc to jest taka kwestia, która miała duży wpływ na wynik, ale niekoniecznie mnie jakoś martwi, bo jak najbardziej jest to do poprawy. Jak ty to widzisz? No ja widzę tak, ławka to spotkanie przegrała masakrycznie. Tam było 36-4, jeśli chodzi o punkty ławki. Dobrze cytuję wynik, tak? Nie wiem, nie znam. Coś koło tego. Możliwe. Coś koło tego. 4 punkty ławki chyba były w tym meczu jeziorowców. Ja powiem tak, jak to spotkanie sobie oglądałem, to każdy, kto wchodził na parkiet ze strony Kozów, to dawał coś od siebie. Wszedł George Hill, trafił dwie trójki z narożników. Wszedł Kyle Korver, został sfaulowany przy rzucie za trzy. I tak naprawdę każdy zmiennik coś tam dorzucał. A niestety po stronie jeziorowców wyglądało to tak, że każdy kolejny zmiennik wchodził, nie punktował i nawet nie był chyba dodatnim zawodnikiem w tym meczu. I stąd doszło do sytuacji, w której już w drugiej kwarcie było 20 punktów przewagi i tak naprawdę musieliśmy gonić i nie wyglądało to najlepiej. Bardzo mi się podobała gra Milwaukee i zazdroszczę im tej rotacji. Tam jest w tej chwili jest 10-11 grajków.
W tym spotkaniu punktowało u nich chyba 10 grajków, jeśli dobrze kojarzę. U nas tylko 7. I odniosłem takie wrażenie, że każdy, kto wchodził, dawał coś od siebie, a niestety nie widziałem tego po naszej stronie. I wydaje mi się, że w tej kwestii tego wsparcia otoczenia Janisa, to Miliuki bije nas na łeb, na szyję w tej chwili. W tej chwili, bo być może się to zmieni, być może pójdą jakieś transfery, być może ktoś do nas dołączy jeszcze z waiversów. Natomiast no, źle to wyglądało, bardzo mi się to nie podobało i ten końcowy wynik troszeczkę mi tak ten obraz zamazuje, bo tam skończyło się chyba tylko 7 punktami, a moim zdaniem ten mecz wyglądał na spokojnie 20 punktów w plecy, bo naprawdę zabijali nas na każdym, praktycznie na każdej płaszczyźnie, tak? Czy to defensywnie, czy w ataku. Nie bardzo mieliśmy odpowiedź na Janisa. I tak naprawdę, gdyby nie jego problemy z faulami, które nie zawsze się zdarzają, to ten mecz skończyłby się, myślę, że nawet 30 i być może byłby load management już w czwartej kwarcie, gdzie nasi liderzy by odpoczywali. Z drugiej strony to też był ostatni mecz serii wyjazdowej, 5. spotkanie. Oni tam byli chyba 11 dni w tej sesji wyjazdowej, więc to też nigdy nie jest łatwe. I być może tam jakiś wpływ na to miało zmęczenie, brak koncentracji. Tam nie było chyba jeszcze Kyla Kuzmy w tym spotkaniu też. Więc z drugiej strony w Miłki nie było Bledso, tak? To jest, jakby nie było, to chyba drugi najważniejszy zawodnik Miłki, więc no, cholernie się obawiam Miłki. Jeżeli miałbym sobie życzyć jakiejś drużyny w czerwcu, którą chciałbym grać, to chciałbym ominąć Miliuki. To będzie bardzo mało prawdopodobne, bo oni mają taką pakę, taką rotację, grałem taki basket w tej chwili, że nie widzę na wschodzie drużyny, która byłaby w stanie ograć. Ale podobnie było chyba też w 2009 roku, kiedy Lakersi zdobywali mistrzostwo, kiedy ogrywali Orlando Magic. I pamiętam, że też bardzo chciałem wyminąć Cleveland Cavaliers, którzy w spotkaniu z nami, no ciężko to wyglądało. I skończyło się tak, że Cleveland ominęliśmy w czerwcu. Być może i w tym sezonie tak się zdarzy, że uda nam się wyminąć Milwaukee, choć do tego jeszcze daleka droga. No jedno jest pewne, ja po tym meczu z Milwaukee mam wrażenie, że my jednak chyba potrzebujemy lekkich zmian, chociaż klub chyba nie do końca tak sądzi, chyba zostanie w nie będzie chyba szukał jakichś takich wymian na siłę na pewno. Natomiast no, po tych ostatnich porażkach pojawiają się głosy, że być może Rajon Rondo to nie jest ten zawodnik, którego my tam potrzebujemy i być może jakieś tam zmiany się będą szykowali. No jak ty byś to postrzegał? Rondo, no to, że Rondo nie jest odpowiedzią, to jest, spodziewałeś wydaje się tego, mi się, jasne od dawna. Natomiast no, prawda jest taka, że Lakersom brakuje tego drugiego playmakera obok LeBrona i Rondo z konieczności musi grać. Trzeba też powiedzieć, że on grał do tej pory dobrze, no to parę ostatnich meczów było gorszych, no to też wiadomo, rywal był dużo bardziej wymagający. Natomiast ja bym to sprowadził przede wszystkim jednak do LeBrona i Davisa. Wiadomo, że Janis ma no, lepsze wsparcie w porównaniu do supportu LeBrona i Davisa, ma lepszych zawodników. No tak, bo tam jest zespół budowany od kilku lat, a tutaj tak naprawdę ta budowa trwa rok. Dokładnie, ale no Janis jest jeden, a Davis i LeBron to jest dwójka, więc jest generalnie kombo. No, to jest tak naprawdę ta wartość dodana, ta przewaga Lakersów teoretycznie nad całą ligą w postaci tych dwóch gwiazdorów. Wiadomo, że ta reszta składu jest relatywnie słabsza, że jest chyba największa różnica w Lakersach w lidze pomiędzy gwiazdami a resztą składu. No bo inaczej Lakers byliby murowanym faworytem do tytułu, gdyby mieli tak dobry, gdyby ta dwójka miała tak dobre wsparcie jak Milwaukee i Giannis. I no w meczach, jeżeli my gramy, jeżeli Lakersi grają z Milwaukee i w tym meczu na parkiecie nie mają najlepszego zawodnika, podobnie w meczach z Clippersami, jeżeli nie mają najlepszego zawodnika na parkiecie, a w meczu z Clippersami najlepszy był Kawhi, a w meczu z Milwaukee najlepszy był Giannis, no to będą problemy. Aha. Tutaj przede wszystkim brakowało trochę LeBrona, który chyba odczuwał skutki tej kontuzji z Indianą. Nie zagrał źle, ale no, on jest potrzebny na maksa, na swoim no, na najlepszym czy optymalnym poziomie, żeby wygrywać takie mecze jak z Milwaukee. Natomiast fakt faktem, że zgadzam się, że Bucks są świetni. No w tej chwili to jest najlepszy zespół w lidze, zdecydowanie, różnica jest chyba nawet spora, grają fenomenalnie, wygrali zasłużenie z Lakersami wyraźnie. Natomiast też trzeba pamiętać, że to jest zespół, który gra ze sobą już bardzo długo, oni są świetnie zgrani, znają się na pamięć, to widać było praktycznie, że tam wszystko chodziło jak w zegarku. No i jeżeli Janis będzie trafiał trójki, tak jak tutaj trafiał, nie trafił 5 razy,
No Rekord kariery. to No, będzie, no, no, to no. będzie gościu nie do zatrzymania, ale ja jednak obstawiam, że to była aberracja i w ewentualnej serii playoff taki wyczyn ani sobie się nie powtórzy. Zresztą widzieliśmy to w zeszłorocznych playoffach, kiedy jednak Milwaukee, próbując grać w playoffach to samo, co w sezonie zasadniczym, już sobie tak nie poszalało. Jednak rywale potrafili się dostosować do tego, co Milwaukee gra, zabrać ich mocne strony. Trochę skupić obronę na penetracjach Janisa i to zablokowało trochę atak Milwaukee. I teraz pytanie, czy Bucks z tego wyciągnęli wnioski, bo generalnie Mike Budenholzer ma taką reputację trenera, który jest świetny na regular, ale nie ma żadnych asów w rękawie na playoffy. Tak było też z Atlantą. Hawks pamiętasz pewnie, jak wymiatali w Tak, sezonach tak, tak. zasadniczych. Pamiętam, jak kiedyś A później lali. dostawali sweep od Tak, Cleveland. pamiętam, że był taki sezon, kiedy w sezonie zasadniczym właśnie lali Cleveland strasznie, a w playoffach dostali sweepa od LeBrona, mimo że tam nie grał Kevin Love. Więc ja przyznam, że nadal bardziej w perspektywie playoffów obawiam się Clippersów niż Milwaukee. Natomiast oczywiście dla Kozłów szacun, bo grają fenomenalnie i tylko łezka mi się wokół kręci, kiedy widzę Brooka Lopeza, który nadal powinien być jeziorowcem, ale cóż, no wyszło jak Ale wyszło. Brook Lopez chyba troszeczkę obniżył loty w porównaniu z zeszłym sezonem. Tak, 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 Skuteczność zatrzymu też tak. troszeczkę spadła. Nie wiem, czy to jest kwestia dostosowania się obrońców, czy sam Brook może troszeczkę spoczął na laurach. To już on, nie wiem, czy w meczu z Lakersami w ogóle jakąś trójkę trafił. Nie przypominam sobie, Chyba szczerze nie, mówiąc. chyba nie, chyba nie. No, no, no. Gdzie w zeszłym sezonie takie mecze, gdzie trafiał 3-5 trójek, to były na porządku dziennym. Także no to już jest troszeczkę łatwiej. Powiem tak, dopóki JaVale McGee i Dwight Howard nie grali tak, jak grają w tym sezonie, to miałem troszeczkę problem z tym, że tak łatwo się pozbyliśmy Brooka Lopeza. Natomiast dzisiaj tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o dopasowanie do tego zespołu, który mamy obecnie, to chyba nawet JaVale z Dwightem chyba lepiej nawet pasują niż Brook Lopez. Takie defensywne nastawienie, walka pod koszem i to jest chyba to, czego my potrzebujemy. Nie do końca, bo potrzebujemy trójek na tej pozycji, trójek szukajmy na innych pozycjach. No dobra, no to chyba sobie możemy oddzielić już grubą kreską temat Miłki. Nie wiem, kiedy mamy mecz rewanżowy z nimi, to jest pewnie luty czy tam marzec w drugiej części sezonu. Zobaczymy, w jakich składach przystąpią zespoły. Natomiast no, jedyne, o czym możemy teraz sobie jakoś tam pocieszać się na tą chwilę, to, że mamy grudzień, że to jest wciąż pewien etap, proces budowania, dochodzenia do playoffów, do najwyższej formy. I tylko po prostu trzymać kciuki na to, żeby nas kontuzje omijały, nas, ich, jeziorowców. I żeby przystąpili do tak naprawdę zdrowi do playoffs. A to, co się do tego momentu stanie, to jest drugorzędna sprawa. No i co, i przechodzimy chyba, bo tak mecz z Denver Nuggets to chyba oni sobie potraktowali tak na pół gwizdka, bo i LeBronowi dali wolne, tam niby jakiś problem z pachwiną bodajże, niby jakiś problem z mięśniem klatki piersiowej, że sobie coś tam naciągnął. Natomiast w dniu meczu z Denver były pokazane na Twitterze chyba nawet jeziorowców oficjalnym jakieś tam filmiki, jak ćwiczy fadeaway z Kuzmą czy kimś tam jeszcze, więc nie wyglądał na gościa, który jest kontuzjowany. Więc to chyba był po prostu taki load management nazwany troszeczkę inaczej i chcieli mu dać się odpocząć. I chyba i tak patrząc na to, co się działo ostatnio w mediach, staram się wyłapać jakieś tam różne artykuły i teksty, to tak wnioskowałem z tego, że jeziorowcy nakręcają się na mecz z Clippers, że mają go w głowie za tą porażkę na początku sezonu i do niego się mocno przygotowują. Natomiast poza tym meczem z Milwaukee to tak za dużo nie mówili na przykład o Denver Nuggets, dlatego chyba w związku z tym, że mamy przewagę w tabeli, to sobie to spotkanie tak podeszli do niego, no, zagramy bez LeBrona, może wygramy, może nie, jeśli przegramy, to się nic nie stanie, bo Denver już pokonaliśmy u nich, mamy na nich game plan. To działa i nawet jeżeli to przegramy, to chyba nie ma się czym przejmować. Myślę, że no, po to się właśnie wygrywa mecze, które należy wygrywać, czyli z tymi słabszymi rywalami, z którymi Lakersi mają bodaj 18-0 bilans, jeśli chodzi o drużyny poniżej 50% wygranych, coś takiego, żeby właśnie potem móc sobie pozwolić posadzić gwiazdę na taki mecz jak dzisiaj Denver, kiedy nie czuje się najlepiej, kiedy coś tam dolega, coś tam boli. No, LeBron ma swoje lata i jeżeli faktycznie, pewnie jakby to był mecz playoffu, to by zagrał, ale
biorąc pod uwagę pozycję w tabeli, Lakersi mogli sobie pozwolić na to, żeby dać mu dzień odpoczynku, żeby się zaleczył. Widać, tym bardziej, że ważny mecz jest gdzieś tam z Clippersami za dzień, no, za dwa, dokładnie, tak? dokładnie tak. No, a są święta, więc pewnie LeBron też chętnie skorzysta z wolnego na ten czas. A wiadomo, on ma swoje, król ma swoje przywileje. Natomiast on też wydawał się trochę już taki zmęczony na tej serii wyjazdowej pod koniec. Nie miał tej brakowało trochę tej dynamiki, tej lekkości, skuteczności. No to był ciężki okres, bądź co bądź, już chyba ile, 8 wyjazdów w grudniu. Tam w ogóle była jakaś taka seria, chyba 12 z ostatnich 16 spotkań grali na wyjeździe, czy 12 z 15, dużo, coś takiego. Tak, no. Dużo było tych wyjazdów, więc no, nie powiedziałbym, że zlekceważyli Denver, natomiast nie było powodu, żeby za wszelką cenę cisnąć, pałować wynik i ryzykować pogorszenia się kontuzji, kiedy faktycznie mecz z Clippersami na pewno jest dla nich bardziej prestiżowy. No bo mimo wszystko z całym szacunkiem dla Denver, to jest oczywiście bardzo mocna drużyna. Natomiast no, w tej chwili dwa i tacy główni rywale chyba to Clippersi i Milwaukee dla Lakersów. I to mecze z nimi będą głównym barometrem wartości tej drużyny. Więc jak najbardziej myślę, że lepiej było już poświęcić ten mecz, tą jedną porażkę, żeby gwiazdy były zdrowe na ten prestiżowy świąteczny pojedynek. No to ciach, mamy świąteczny pojedynek z Los Angeles Clippers, z zespołem, z którym rywalizujemy. No to już chyba można powiedzieć, że to jest wojna, bo to nie tylko na parkiecie rywalizują zawodnicy, ale też poza parkietem jest dużo takich smaczków. Gdzieś tam jakieś teksty są do Kariversa odnośnie tego, jak organizacja postępuje w stosunku do LeBrona. Gdzieś tam dziennikarze i kibice wyśmiewają do Kariversa, mówiąc mu, że to samo, co my robimy w stosunku do LeBrona, to Clippersi robią w stosunku do Kawaja do kwadratu albo nawet do sześcianu. I no właśnie, no jak myślisz, to jest taki statement game dla jeziorowców? Tak, na pewno dla obu stron, bądź co bądź, no Lakersi przegrali ten pierwszy mecz. No i wiadomo, hype jest olbrzymi na Clippersów w mediach. No wielu uważa ich, chyba większość uważa ich za faworytów w rzeczywistości rozgrywek. Zresztą tam wydaje się w Vegas przed sezonem u bookmacherów to było mniej więcej blisko, ale chyba z niewielką przewagą Clippersów, jeśli chodzi o szansę na tytuł. Więc oczywiście uważam, że ten mecz jak najbardziej będzie z obu stron bardzo poważnie potraktowany i prestiżowo, bo to też dużo powie, gdzie obie drużyny w tej chwili są, na jakim etapie. Ja myślę, że bilans Clippersów jest taki mocno, jakby to powiedzieć, nie oddaje ich siły, tak? Bo oni dużo spotkań przegrali, nie mając w składzie Kawaja, nie mając w składzie Paula George'a, i tam się troszeczkę wymieniają. W tej chwili mają 20-20 i ja mam wrażenie, że oni tak grają, żeby dojść jakoś do tych playoffów, dotrwać, a później dopiero włączą wyższy bieg. Natomiast jeżeli chodzi o jeziorowców, to ja myślę, że to jest taki mocny statement game dla nich. Po tym, co się wydarzyło w meczu otwarcia, to pozostawiło dużo znaków zapytania i myślę, że... No właśnie, to nawet Anthony Davis się odgrażał już kilka dni temu, nawet tydzień temu chyba, że oni już w głowie mają ten mecz z Clippersami i że w tym meczu zobaczymy innego LeBrona. A sam jestem ciekaw, jakie usprawnienia wprowadzi LeBron do swojej gry w tym spotkaniu, jakie usprawnienia Vogel wprowadzi do tego spotkania. Natomiast no, przyznam szczerze, że ten mecz świąteczny, tak jak w zeszłym roku się jarałem meczem świątecznym, Lakersi zagrali fenomenalnie z Golden State, pokonali ich. To był początek końca zeszłego sezonu jeziorowców, bo tam była kontuzja LeBrona i tak dalej. Natomiast no właśnie, LeBron słynął z tego, że jak przychodziło co do czego, i były takie mecze, w których trzeba było pokazać jaja, to pokazywał te jaja. I jak myślisz, on będzie tym samcem alfa teraz, jutro na boisku, pojutrze na boisku? Nie, bardzo jestem ciekaw, ale nie mam pojęcia. No, ja nie jestem też jeszcze tak do końca LeBrona nie wyczułem. On jest dopiero tutaj nieco ponad sezon, z czego część rozgrywek stracił. Ale przypomnij sobie, co się działo, jak LeBron przyjeżdżał na święta do Los Angeles, grali z Lakersami. O, stare dzieje. No, było. Ale zawsze był w pierdziel i zawsze LeBron grał na takim poziomie. Czy to z Cleveland, jak przyjeżdżał, czy to z Miami. To był LeBron grający fenomenalnie na najwyższym poziomie i to był taki playoff mode. Tak, ale to był wtedy jeszcze LeBron bez pierścionka. Teraz jest LeBron 35-letni, który już wszystko wygrał i ja nie wiem, czy on faktycznie będzie chciał tutaj wyjść na 150%. Aha, aha, aha.
Nie wiem, powiem ci, nie wiem. Jestem bardzo ciekawy, więc nie wiem. Chciał, nie chciał to, chciał, nie chciał to jedno, ale pytanie, czy on jest jeszcze w stanie? Myślę, że jest. No, pokazywał już w tym sezonie takie momenty, że widać było, że on ciągle to ma. Tak, tak. Tylko mnie się wydaje, że w No. tych spotkaniach, kiedy był kryty przez Kałaja, kiedy był kryty przez Antetokounmpo, no to tak średnio wyglądało, Wiesz no. co, ale akurat z Bucksami to tam były pojedyncze fragmenty z Janisem. Generalnie krył go Wes Matthews, A, i dobrze go przepraszam, krył. I tak. to akurat Tak. była ciekawa obserwacja, bo ja pamiętam, jak Matthewsa zawsze straszliwie objeżdżał Kobe, jak jeszcze Matthews grał w Utah. No, Kobe wtedy robił z nim co chciał. Natomiast, no, też był młodszy wtedy Matthews dużo. Natomiast LeBron miał faktycznie tutaj problemy z przedarciem się przez defensywę. Natomiast, no, ja uważam, że jeżeli LeBron gra na maksa, na swoim optymalnym poziomie, powiedzmy na taki playoff LeBron, to ani Wes Matthews, ani Kawhi Leonard to nie są goście, którzy go zatrzymają. Natomiast czy on będzie chciał już na ten poziom tutaj wejść w tym meczu najbliższym, tego nie wiem. Ja myślę, że tutaj dużo bardziej jestem ciekaw, jak Lakersi stawią się w obronie, ponieważ ostatnimi czasy ta obrona mocno zjechała, a to był przecież znak rozpoznawczy drużyny na początku sezonu. I jestem bardzo ciekaw, czy ta intensywność w defensywie i ten poziom rewelacyjny, który był wtedy, wróci. Myślę, że to może być kluczowa sprawa dla osób tego spotkania. Jeszcze jak poruszyliśmy ten wątek Wesleya Matthewsa, to powiem szczerze, że to jest jeden z tych zawodników, których zawsze bardzo, bardzo, bardzo chciałem mieć w jezioranach. Naprawdę i to od dłuższego czasu, bo to był taki grajek, który fajnie coś tam pobronił, mega pewna trójka, taki zawodnik z jajami, którego zawsze sobie wyobrażałem, że jak przyjdzie co do czego i on się doczłapie do czerwca gdzieś tam do finałów NBA, to jest gość, który trafi kilka trójek i może zmienić losy spotkania. I grał wcześniej w Utah, w Portland i tak jak go obserwowałem, to tak sobie myślałem, kurczę, to jest, patrz, Kurczę. 21 minuta, druga, 22 minuta, rekord jakiś! Że tak sobie wyobrażałem, że to byłby fajny grajek, który wcześniej czy później by trafił. Jakoś tak zawsze się działo, że wtedy, kiedy on był wolnym agentem i mógł podpisać, to Lakersi nie byli na tyle dobrą opcją, żeby gwarantować mu granie o coś, albo gwarantować mu jakieś tam większe pieniądze. I zawsze trafiał do naszych rywali. I co? I nigdy, no, nie lubię, kiedy tacy zawodnicy grają przeciwko jeziorowcom, bo to się zawsze wcześniej czy później źle kończy. No tak, ja pamiętam, że on też był często za drogi dalej Lakersów. Pamiętam, że on przed tą nieszczęśliwą kontuzją, kiedy zerwał Achillesa, podpisał jakiś olbrzymi kontrakt z Dallas. No i tutaj już był poza zasięgiem. Natomiast taka dygresja, no bo wiadomo, jak wiemy, Wes Matthews jest też synem koszykarza, który również grał w Lakersach w latach 80. Miałem ostatnio okazję czytać książkę niedawno wydaną przed paroma laty, Showtime, o tym okresie Lakersów. No i ten Matthews, mogę powiedzieć tak w dwóch słowach, to był niezły herbatnik. Także on tam miał, on był taki trochę szalony. Także no jest to jakieś tam mam korzenie Lakersowe syn. No może jeszcze przyjdzie mu zagrać w Lakersach, kto wie. No to samo było z Thompsonem, z Klejem? Golden State Klejem i Warriors, Michaelem, tak. tak. Myślę, że tych paru grajków jeszcze by się znalazło, których synowie gdzieś tam robili kariery różne. No dobra, no to co, mamy Clippersów obgadanych. No, powiem szczerze, że to jest chyba pierwsze spotkanie świąteczne, które do tego stopnia mnie jara. Co prawda dzisiaj mamy, w dniu kiedy to nagrywamy, jest dzień przed świętami, jeszcze może tak tego nie czuję, ale jak już wstanę w pierwszy dzień świąt rano, to już to będzie tak, że będę chyba tylko o tym myślał. I dawno, no rok temu owszem, jarało mnie spotkanie z Golden State Warriors, natomiast zeszłoroczny sezon tak traktowałem, że to jest taki sezon przejściowy, Nie że to nie ma opcji, było tej żeby. presji, nie? Nie było tej presji. Bo Tak, na zasadzie, nie jak było tej. przegrają, to nic się nie stanie.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast ten mecz tegoroczny, to ostatnio, jak sobie przypomnę, to chyba z Phoenix Suns mieliśmy taki mecz świąteczny, No, o tym kiedy samym pomyślałem. ważne było to, jak ten zespół się pokaże, jak zagra. I pamiętam, że ten mecz z Phoenix Suns, kiedy przez Andrew Bynama rozbiliśmy środek Tak, chyba tak, Phoenix. tak, Phoenix tak. wtedy chyba zdało sobie sprawę z tego, że tej siły już nie są w stanie powstrzymać. No to tak właśnie mam mniej więcej teraz z tym meczem, że wydaje mi się, że mniej więcej w tym miejscu są Jeziorowcy. Myślę, że wynik tego spotkania może też mocno zadecydować o przyszłości niektórych zawodników, bo jeżeli się okaże, że Lakersi zagrają słabo, jeżeli Kyle Kuzma będzie niewidoczny, to obawiam się, że może się skończyć, bo nie oszukujmy się, Kyle'a Kuzmy nie było ileś tam czasu w zespole. Zespół sobie radził bez niego, bez większego problemu. I myślę, że gdyby wskazać na jakieś braki ostatnio, to ostatnio, o czym byśmy powiedzieli, to o tym, że brakuje Kyle'a Kuzmy. I gość ma jakąś tam wartość. I myślę, że jeżeli Lakersi nie wygrają tego meczu, Kyle Kuzma nie pokaże się z dobrej strony, to może być dla niego gwóźdź do trumny. Nie wiem, czy tak nerwowo, tak szybko będą reagować Lakersi. Ja jednak mimo wszystko, no fakt faktem, Kuzma na razie ma słaby sezon, ale też no, ciągle ma jakieś urazy, tam trochę ma pecha. Najpierw ta stopa, potem jak tylko zaczął grać dobrze, to tam kostka, oko, ciągle coś. Wydaje mi się, że też, no ja bym jeszcze też nie stawiał mu takich oczekiwań, że ledwo jeszcze nie zdążył wejść w rytm meczowy, nie miał gość w ogóle obozu przedsezonowego i w takim meczu jak z Clippers cudów bym nie oczekiwał. Natomiast no pytanie też brzmi, jeżeli on będzie grał słabo, to czy będzie miał dużą wartość rynkową. Ja jestem też przeciwnikiem oddawania graczy w momencie, kiedy ich wartość spada, tak zwane sell low, dlatego tak mi się wydaje, że właśnie Lakersi dużo oddali za Anthony Davisa, bo ci goście akurat byli w najgorszym możliwym momencie swoich karier, po słabym sezonie drużyny, problemach zdrowotnych, bo Ingram i Lonzo. I kurczę, gdyby tak poczekać, gdyby ta wymiana miała miejsce w innym momencie, kiedy na przykład Ingram grałby tak jak teraz gra, to automatycznie ten pakiet miałby większą wartość i być może wystarczyłoby oddać trochę mniej. Więc ja myślę, że do trade deadline jeszcze jest dużo czasu i nawet jeżeli Lakersi przegrają, co bardzo by mnie oczywiście zmartwiło, bo to kurczę już by byłaby druga porażka z Clippersami, to myślę, że jeszcze trzeba by trochę poczekać z takimi decyzjami jak wymiana zawodnika pokroju Kuzmy. Tym bardziej, że im bliżej lutego, tym więcej nazwisk może się pojawiać na rynku. I no mimo wszystko trochę cierpliwości by jeszcze trzeba by chyba wykazać względem tego chłopaka. Chociaż wiadomo, no, Kuzma rozkręcił wokół siebie straszny hype i Lakersi rozkręcili wokół niego straszny hype od dłuższego czasu. Trochę taki jest kreowany na taką osobowość, na taką hollywoodzką gwiazdę. No i panie Kuzma, no, poprzeczkę sobie pan zawiesił sam wysoko i teraz no, czas powoli spiąć pośladki i no tą poprzeczkę jej dosięgnąć, bo inaczej to faktycznie może jego kariera w Lakersach prędzej czy później skończyć się z hukiem. Dokładnie, dokładnie. No dobra, no i teraz patrzę na nasz kalendarz do końca roku. Będziemy oprócz tego meczu świątecznego grali jeszcze z Portland na Na wyjeździe. wyjeździe, tak. Też myślę, że ciężkie spotkanie. Później mamy jeszcze Dallas, ostatni mecz przed końcem sezonu. I patrząc na nasz bilans w tej chwili, gdybyśmy, nie daj Boże, przegrali wszystkie te trzy spotkania, czyli mielibyśmy serię sześciu porażek, co, no, różne rzeczy się mogą dziać. No, ciężko mi, wiesz, ciężko mi uwierzyć, że coś takiego mogłoby się zdarzyć. Natomiast gdyby tak się stało, to tak naprawdę spadamy dosyć mocno w tabeli, tracimy prawdopodobnie już przewagę, nawet spadamy na drugie czy trzecie miejsce w takim wypadku. I no właśnie, myślisz, że, bo wiesz jak to jest, jak zespół wygrywa, to media są w miarę cicho, nie jest to jakiś tam duży problem. Natomiast te ostatnie trzy porażki pokazały, że już jakieś tam głosy się zaczęły pojawiać, już coraz więcej dziwnych artykułów, dziwnych plotek, ktoś coś słyszał i tak dalej. I no właśnie, masz wrażenie, że takie kolejne trzy porażki mogłyby spowodować, że już nie Lakersi może jednak przeszliby w ten taki tryb szukamy transferów mocniej? Znaczy, tak trochę sobie teoretyzujemy, bo myślę, że do tego nie dojdzie, aż do takiej serii. Natomiast no do tej pory Lakersi dobrze reagowali na porażki
i myślę, że no liczę na to, że teraz też jak będą w pewnym składzie, to należycie zareagują. Natomiast myślę, że już po ewentualnej porażce z Clippersami zrobiłoby się trochę gorąco wokół klubu. I to jest bardzo ciekawy test, jak w takiej sytuacji ta chemia, która do tej pory była rewelacyjna, jak Dokładnie, ona w dokładnie, bo obliczu kogoś jest jeszcze. fajnie, jak jest fajnie, Dokładnie, nie? dokładnie. No najlepszym sposobem na chemię jest wygrywanie, tak? Dopóki wygrywasz mecze, to jest wszystko Aha, cacy, aha. więc to będzie duży test, jeżeli oczywiście odpukać przegrają z Clippersami, jak to wpłynie, czy właśnie na chemię, na atmosferę w zespole. Natomiast no, mówisz, załóżmy, że faktycznie jest taka czarna seria trzech porażek, czy to, Sześciu już no wtedy. wtedy sześciu, tak, czyli kolejnych trzech. Czy to spowoduje jakieś No. nerwowe ruchy? Trudno przewidzieć. Na razie mało jeszcze wiemy o tym składzie zarządu, o tym, jak w takich sytuacjach reaguje Rob Pelinka czy Rambis. Co w takiej sytuacji, czego chciałby LeBron? Czy on by w ogóle chciał zmian? Ja myślę, że sam James już na tyle długo gra, jest już takim weteranem, że jego taki słaby fragment raczej do takich panicznych ruchów nie skłonił. Myślę, że staraliby się to przetrwać, tym bardziej, że potem jest łatwiejszy fragment terminarza, cztery łatwe mecze u siebie. I myślę, że nie, myślę, że pewnie pojawiłyby się plotki, pewnie gdzieś tam wykonaliby Lakersi kilka więcej telefonów, ale mimo wszystko myślę, że to jest na tyle zespół weteranów, ten skład, że tutaj by jeszcze nie było takiego ataku paniki. Myślę, że nie. Myślę, że jeszcze nie byłoby nerwowych ruchów. Bo to trzeba przyznać, że pod tym względem ten sezon jest chyba bardzo wyjątkowy w Jeziorenach, Spokojny. bo nie przypominam sobie sytuacji, w której mielibyśmy końcówkę grudnia, a nie byłoby żadnej afery, żadnego dramatu. To tak, Fu-fu. tak, tfu, tfu. Gdzieś tam ostatnio na The Athletic trafił mi się kolejny artykuł dotyczący Jasona Kidda, gdzie też było dużo znaków zapytania. Mówiono o tym, że Jason Kidd tu idzie tylko po to, żeby czekać na pierwsze potknięcie Vogla, a tu się okazuje, że to jest świetnie działający zespół trenerski i tam nie ma żadnych problemów, każdy zna swoją rolę i no jest okej, okay, no co tu dużo mówić, no jest okej. Okay. W ogóle, jeżeli chodzi o Vogla, to tak się zastanawiam, jak mocny to jest kandydat na trenera roku, bo jakby nie było, gość wykonuje dobrą robotę. I wiesz, wielu ludzi przed sezonem mówiło, że nie dotrwa na swoim stołku nawet do końca sezonu, tak? I mówiono, że on sobie z tym nie poradzi. I faktycznie po tym jego okresie pracy w Orlando Magic było trochę znaków zapytania, że może to nie jest ten sam Vogel, o którym myśleliśmy i tak dalej. Tymczasem on tutaj w Jeziorowcach wydaje się takim właściwym gościem na właściwym miejscu. Świetnie dogaduje się z zawodnikami. Wszystko jest ogarnięte, zaplanowane, zawodnicy go chwalą. I no nie wiem, no pewnie jak Milwaukee Bucks skończą z jakimś bilansem w stylu 68 zwycięstw pewnie, no to pewnie Budenholzer dostanie nagrodę dla trenera roku. Ale tak sobie myślę właśnie o Voglu, no to tak po Ricku Carlisle, to myślę, że to taki jeden z najsilniejszych kandydatów na trenera roku. Jeszcze pewnie Toronto Raptors miałbym w głowie. Tam jest Nick Nurse, Tak, tak? Dobrze? tak, tak, W ogóle Toronto Raptors, nie wiem, czy oglądałeś wczoraj tak. Tak, widziałem. mecz z Dallas Widziałem. Mavericks, kiedy odrobili 30 punktów. Coś Niesamowite, niesamowitego. niesamowite. To jest w ogóle, to Karlowy. jest dla mnie nie do pomyślenia. Pamiętam, jak w czasach mistrzowskich Tripito Lakersi odrabiali w ostatniej kwarcie 27 punktów z Dallas Mavericks w ostatniej kwarcie. Ale to były tak inne czasy, tak inna koszykówka w ogóle, że to wtedy było nie do ogarnięcia. Natomiast tutaj w dzisiejszej koszykówce dużo trójek, dużo szybkich akcji i takie odrobienie 30 to też wcale nie jest jakoś tam mega szokujące. Natomiast to, jak to zrobili wczoraj Toronto, w jaki sposób, no to szapoba. No. No Raptors są dla mnie jednym z w tej chwili najlepszych zespołów do oglądania w tym sezonie. Wprawdzie lekki kryzys ostatnio, ale generalnie no już od czasu jak zlali Lakersów w Staples, to zwróciłem taką uwagę na nich. No kurczę, grają naprawdę fajny basket, po prostu są tak agresywni, wyskakani, atletyczni, że no jak się rzucają na rywala po prostu jak wściekłe psy, świetnie się to ogląda pod warunkiem, że tym rywalem nie jest zespół, któremu kibicujesz.
Natomiast też bardzo fajne rozwiązania trenerskie Nika Nursa. Znowu będzie pojazd w komentarzach za wymowę. Myślę, że nasi słuchacze nam wyjaśnią. Tak, Nars, tak. Nurs, W każdym Nars. razie, zwłaszcza w obronie, przecież ta obrona agresywna 2-1-2, taką trochę na całym parkiecie, czyli takie rozwiązania powiedzmy z lig akademickich, z Europy, które już w NBA rzadko widujemy, a tutaj proszę, on ich Tak, oni wczoraj stali prowadził. chyba przez 1/3 spotkania, to 1-2-2 kryli na całym, Tak, nie? no i takie rozwiązania, no super, że coś takiego próbują wprowadzić, zwłaszcza, że mają do tego taki personel. No jak najbardziej jest to jeden z kandydatów dla mnie na trenera roku. Ja bym jeszcze jedno nazwisko wymienił, o którym nie wspomniałeś, mianowicie Dawaj. Erik Spoelstra, Miami. Tak. No, Miami, Toronto, Dallas to są takie ekipy chyba, które bardzo mocno na plus zatrybiły. Mało kto się chyba tego spodziewał. No tak, no, masz rację, masz rację. Gdzieś ostatnio był taki cytat chyba Jimmy'ego Butlera, który powiedział, że może do końca sezonu nie zdobyć punktów pod warunkiem, że jego zespół będzie wygrywał i to będzie dla niego okej. I to samo powtórzył chyba też Kemba Walker wczoraj. Te same słowa padły w którymś tam wywiadzie. To jest całkiem fajne, że ci zawodnicy mają takie podejście. Natomiast zastanawia mnie, czy tak by mówili, gdyby byli w kontrakt year, kiedy walczyliby o kontrakt. Znaczy, tak mówią wszyscy. To jest chyba największa klisza w NBA. Nie interesuje mnie, miał jest Nie, taki ja bym wielki, nie znalazł. Nie, interesuje mnie nie, to. ja bym znalazł kilku grajków, którzy na pewno by tak nie Tak? Wiesz powiedzieli. co, ja to szanuję. Ja szanuję, jak ktoś powie, że jak ktoś przychodzi i mówi, wiecie co, ludzie, zależy mi na tym, żeby mieć dużo punktów, żeby mieć fajny boxscore, jara mnie to i naskoczcie mi. Ja za takie coś szanuję, bo to jest szczere i nie ma nic złego w tym, że komuś zależy na tym, żeby mieć dobre statystyki. No co jest w tym złego? No nic nie ma w tym złego. No, Dopóki to nie niby. przesłania to oczywiście sukcesu drużyny jako całości, to nie ma nic z tym złego, że ktoś chce mieć fajny boxscore i dobrze wyglądać w gazecie. Wiesz co, niby nie. Natomiast tutaj dochodzimy do momentu, w którym mało ludzi z naszego kraju ma styczność z ligą NBA tak od kuchni. A od kuchni to wygląda mniej więcej tak, że na koniec sezonu gość notuje statystyki powiedzmy 10-10. Jeśli walczy o nowy kontrakt, to idzie do swojego zarządu, swojego klubu, rzuca im kartkę ze swoimi statystykami, mówi, patrzcie, mam 10-10. W innych klubach goście, które mają 10-10, zarabiają powiedzmy 120 baniek i ja chcę takie same Jasne. pieniądze jak oni, bo jak mi tych pieniędzy nie dacie, to ja sobie odejdę, tak? I to, wiesz, to może być troszeczkę zabawne, troszeczkę możemy sobie mówić o tym, że zawodnicy NBA mają przerośnięte ego, że to w ogóle o co chodzi i tak dalej. Natomiast no, tak to mniej więcej wygląda. Każdy zawodnik, który walczy o nowy kontrakt, rzuca statystykami innych zawodników na jego Jasne. poziomie, No jakie tam jest to pieniądze jakiś chcą i tak wyznacznik, tak? dalej. Jakiś obiektywny wyznacznik. Jest to jakiś Niedoskonały, wyznacznik, ale jest. tak, ale na tyle niedoskonały, bo to różne są systemy grania Oczywiście, w danym zespole, oczywiście. różne tempo grania, tak? No, dużo łatwiej zrobić double-double w zespole, który siepie dużo trójek, gra szybko, niż w zespole, który gra tam ultra wolną koszykówkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, no dobra, Jędras, powiedz mi, bo tak już trochę minut sobie przegadaliśmy, odskoczyliśmy troszeczkę od jezioranów. Jakiś temat jeszcze chciałbyś poruszyć może dotyczący jeziorowców? Nie. Nie, mamy przegadane. No, jest okres świąteczny. Myślę, że wszyscy mamy na głowie troszeczkę innych rzeczy. Gdzieś tam karpie sobie pływają pewnie A, chciałbym coś, przepraszam, trenerze, chciałbym jednak Chciałbyś coś coś? powiedzieć. Tak Dawaj. sobie gadamy o jeziorowcach, ale jest jeszcze takie jedno zaplecze jeziorowców, nazywa się South Bay Lakers. No i tam gra taki Aha. jeden młodziak, który całkiem nieźle się Dwóch nawet. prezentuje. Nawet dwóch bym Tak, wymienił. ale zwłaszcza ten młodszy, czyli Horton Tucker, który Aha. ostatnio się prezentuje z niezłej strony. Miał jakiś mecz, gdzie chyba 30 punktów rzucił. Pokazał kilka niezłych zagrań. No i gość. A to poczekaj, a to który z nich zaliczył to 30-20 prawie? To był ten Cacok, czy Kakok, czy Horton Tucker? To był chyba Kaj Kok, właśnie, ten wysoki. Natomiast Horton Tucker Aha. też rzucił trzy dychy w jakimś meczu.
Miał tam parę takich akcji kosmicznych, pokazał fajny dribbling. No jest to ciekawy zawodnik, bo on tak ma taką trochę posturę Shanona Browna. Nie wiem, czy pamiętają kibice Shanona Browna, taki trochę napad. Hej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Shannon Brown Tak. to był z 1,90 m, a ten chłop ma z 2,3 m chyba, Ja jeśli nie, dobrze nie, kojarzę. Horton Tucker jest I. niski. Nie, mówisz o Kay Cocu znowu. Horton Tucker to jest obwodowy zawodnik, on tam ma 190 parę. Aha. Może jest Ale trochę. on nie ma takiego zasięgu ramion jak Kałaj No przypadkiem? Bo to właśnie, on chyba. ma tak, on ma kosmiczny zasięg ramion, natomiast posturę ma taką Shanona Browna, taki zbity, silny. Oczywiście nie jest takim atletą, natomiast ma fajny ball handling, dużo widzi. Fajnie sobie z tą piłką radzi. To jest jeszcze dzieciak, wprawdzie, nie wiem, ma 18 lat chyba. Natomiast, no kto wie, możliwe, że znowu nasz Lakersowy scouting wynalazł mały taki nieoszlifowany diamencik. No to co? Wypadałoby dać tym chłopakom minutę. Myślisz, że i zarówno Kejkok, jak i Horton Tucker doczekają się w tym sezonie jakiegoś takiego czasu gry? Myślę, że będzie ciężko, ponieważ no, Lakersi są w takim trybie, że oni są nastawieni na wygrywanie teraz. Mają 15 graczy w rosterze, głównie weteranów. I no, myślę, że jedynie takie mecze wysoko wygrane, gdzie gdzieś tam jakiś garbage time, może trochę tam powąchają parkietu. Natomiast to już nie jest ta sytuacja, to przez ostatnie kilka lat, kiedy faktycznie Lakersi mieli młody zespół i mogli sobie pozwolić na takie ogrywanie młodych, więc myślę, że ciężko będzie im się przebić, zwłaszcza, że ten Horton Tucker jest bardzo młody i on jeszcze ma czas. Natomiast no, myślę, że jakieś tam epizody dostaną, mam nadzieję, że dostaną, bo fajnie by było ich zobaczyć też, fajnie jakby się ogrywali z najlepszymi, ponieważ no, jakiś tam potencjał jest i chętnie bym zobaczył, co są w stanie pokazać na tym Tak, poziomie. słucham sobie różnych podcastów koszykarskich i szczerze polecam Strefę Hanasa. I tam bardzo często, kiedy zawodnicy się wypowiadają, co miało wpływ na ich rozwój, to większość z nich mówi, że zaufanie trenera i to, że dostali czas gry. I to też jest potrzebne tym chłopakom. Więc może dobrze, że na razie są w NBDL, tam się ogrywają. Natomiast, no właśnie, problem polega na tym, że oni chyba w NBA szybko tych minut nie dostaną. I tak, na przykład, w przypadku Caruso zaprocentowało to, że Lakersi mieli taki sezon, kiedy scali końcówkę sezonu, mogli sobie odpuścić, mogli dać minuty Caruso. I dzisiaj Caruso mamy gościa w rotacji i super. Natomiast w przypadku Kakocha, jak i Takera, niestety pewnie będziemy musieli poczekać do przyszłego sezonu, ale tak jak teraz mówisz, to są ciekawi gracze. Warto zwrócić na nich uwagę, bo te niektóre highlighty naprawdę wyglądają spoko. No, niestety wydaje mi się, że po prostu te 2 lata za wcześnie jest dla nich, że po prostu no, w innym miejscu są jeziorowcy w tej chwili, tak? O co innego walczą, czego Tak. innego oczekują. I myślę, że za 2 lata ci goście, jeden i drugi, pewnie mogliby się przebić do składu i być może nawet mocno wspomóc nas w walce o tytuł. Natomiast no dzisiaj jedyne, o co mogą powalczyć, to chyba o tytuł tego G-League? Jak ta liga się w końcu nazywa? G-League, teraz G-League G-League, chyba. tak. Od Gatorade'a, tak? Bo tam chyba A nie sponsorem wiem, głównym możliwe. jest Gatorade. No. Niech będzie. Niech będzie, no. Kurczę, a już wiem, co chciałem jeszcze poruszyć. Są propozycje zmian w systemie NBA. W sensie sezon regularny skrócony do 78, turniej w trakcie sezonu, który ma wyłonić zwycięzcę, który. No właśnie, tego nie doczytałem. Kilka zespołów, 4 zespoły mają być rozstawione w playoffach dzięki temu, tak? Jak wysoko zajdą w tym turnieju? Nie wiem, Orientujesz się ja wraz z tam tym? widziałem tylko, że jakieś mają być całkiem niezłe nagrody finansowe za to. Zdaje się, Tak, że milion milion, dolarów dla ale tam zawodnika, no. nie kojarzę, czy to miało mieć wpływ na rozstawienie w playoffach. Chyba nie, ale Te, nie ale, ale dam sobie. powiedz mi, jak ma zdopingować taki milion dolarów chłopak, który zarabia 35 baniek? No jasne, no natomiast no, widać, że liga Natomiast taki konkuruje, Caruso no. gryzłby parkiet. No właśnie, no, to jest, no wiadomo, na razie jest to propozycja, no widać, że kombinują trochę, żeby trochę zmniejszyć obciążenie zawodników, a zapewne nie chcą, żeby po prostu ta strata, ta mniejsza ilość meczów odbiła się na przykład finansowo na klubach, więc kombinują, natomiast no wiadomo, no, na pewno będzie trudno coś takiego wprowadzić z tym turniejem, żeby to się przyjęło.
To jest bardzo ciekawe, na jakiej zasadzie ma się to odbywać. Czy to ma być na zasadzie tego showcase, który się teraz odbywa w G League, tak? Gdzie zespoły się spotykają, bo w jednym miejscu w Las Vegas i sobie cisną taki turniej. Czy to po prostu miałoby być na takiej zasadzie, jak jest na przykład Puchar Polski, że jest sezon regularny, powiedzmy, a gdzieś tam są przeplatane mecze Pucharu i one się później, wiesz, zazębiają i czy to tak by miało wyglądać, że zespół ma na przykład 78 spotkań, ale w międzyczasie rozgrywa spotkanie na przykład tego turnieju międzysezonowego, tak? No możliwe, no. Czy tak jest? No to... Czy... Coś tam wchodzi w sobie słowo. Czy może by to na tej zasadzie działało, że powiedzmy to spotkanie byłoby rozgrywane, wiesz, jedno spotkanie, a miałoby powiedzmy podwójne znaczenie, tak? I w sezon, za sezon regularny wtedy i za ten turniej międzysezonowy. Chociaż to chyba tak by jednak się nie składało. No nic, no poczekamy na więcej informacji. Myślę, że do tematu tego sobie jeszcze wrócimy i go sobie przegadamy, bo propozycja być może nawet jest ciekawa. Natomiast nie wiem jak ty, ja jestem przyzwyczajony do tego, że sezon trwa 82 mecze, odkąd żyję praktycznie, to tak to zawsze wyglądało. Ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej, ale z drugiej strony kilka lat temu nie wyobrażałem sobie, żeby logotyp NBA nie był na ramionczku, tylko był z tyłu gdzieś tam na karku i że są logotypy sponsorów, tak? Więc... Albo koszulki ciemne u gospodarzy, a jasne u gości. Tak, 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 dokładnie, dokładnie, dokładnie. No więc no to tak. No zobaczymy, no. Nie należy chyba mówić stanowczo nie, natomiast trzeba to temat zgłębić, przegadać i zobaczymy. No myślę, że tam są tęgie głowy, na pewno dojdą do jakiegoś konsensusu, który będzie rozwiązaniem dobrym dla wszystkich i wszyscy na tym zarobią i kibice też będą szczęśliwi. No dobra, Jędras, no to tak. Solidnie żeśmy przegadali 46 minut. Tak. Myślę, że tyle wystarczy naszym słuchaczom. I tak będą mieli problem, żeby nas wysłać przed świętami, bo chyba tyle roboty będzie przy organizowaniu Wigilii, że będzie ciężko. Natomiast życzę im, żeby znaleźli czas na to, a przede wszystkim, żeby znaleźli czas na oglądanie jeziorowców, na kibicowanie, na wspieranie swojej drużyny. Nie zapominali przy tym o swoich rodzinach, bo jakby nie było, rodzina jest najważniejsza. I co? Zdrowia, szczęścia, zwycięstwa jeziorowców w meczu z Clippersami pod choinkę, fajnych prezentów. No i chyba mistrzostwa w 2020 roku. Wow, to jest niesamowite. 20 lat od czasu milenium, 20 lat od kiedy wyszedł Matrix, człowieku. 20 lat od czasów słynnego meczu w Portland, kiedy Alejup poszedł od Kobasa do Szaka, gdzie wszystko się zaczęło tak naprawdę. No. Tak. Masakra. Jędras, czego ty byś życzył naszym samym? Tego samego co ty, czyli wygrania z Clippersami mistrzostwa. Reszta to tam, no nie dobra, zdrowia i tak dalej, ale to powiedzmy, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Czyli... Ja się mega jaram, że w końcu chyba wrócimy do playoffów. No, to już jest dla mnie takim dużym prezentem. Wiadomo, pod raczej tak, rok temu też myśleliśmy w tym okresie, że to nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie weszli. No i stało się, ale no naprawdę nie wiem, co by się musiało stać w tym roku, żeby nie weszli. Powiem tak, jak będą playoffy, to ja już będę bardzo usatysfakcjonowany, w sensie to może Mikołaj ogarnąć, a resztę niech sobie sami wywalczą. No i to jest dobre podsumowanie. I to jest dobre podsumowanie. Dziękujemy za uwagę. Z tej strony Rafał Niewiadomski. Andrzej Cymorek, dzięki i wesołych. Do następnego. Wesołych.